baby tańczyły całą noc. Jak ostatki, to ostatki. Niech się trzęsą babom zadki. Stara babo, stary chłopie, dalej na len, na konopie. Stara babo, stary chłopie, chłopaki, rzucamy wysoko na len, na konopie, tak. Uboście! Uboście! Uboście, mości panie! Uboście, mościa panno! Któż to uboście wybija? Cóż to za garkotłuki? Raczcie sąsiedzi otworzyć, pan młody panny szuka! Stary obyczaj! Już dawno zapomniano na półpoście, a poszliby i gdzie indziej psocić! Nie cnoty, kultury już! Po trzeciej niedzieli kawalerowie obchodzili wsie i od domostwa do domostwa chodzili, zwłaszcza tam ich drogi wiodły, gdzie panny na wydaniu były. Czasami, gdy im drzwi otworzono, to całe pończochy popiołu rzucali do sieni, w ten sposób zaznaczając swoją obecność. Głosili w ten sposób już też swoje zmęczenie tym wielkim postem i do zabawy im się tkniło. Dlatego też wiele psot tego dnia czynili. A to okna komuś wapnem wymalowali, a to sadzą drzwi wybrudzili, ba, czasami jak niepostrzeżony gospodarz zasnął, to jemu wóz rozebrali na części, na dach wciągnęli, tam też złożyli, co by psota większa była. Nie ma żankien z obory, niech ludzie nie boją się tej zmory. Ło! Bierzemy marzankę z obory, niech się ludzie nie boją tej zmory. Choroby, precz frytki! Będziemy fijołeczki smykać będziemy ku sobie pomykać będziemy. A ta zima ciężka była, co nam ziółka wymroziła. Ale wy się tak starały, żeśmy ziółek nazbierały. Gończek zielony, pięknie przystrojony, czerwone wstążeczki, prześliczne dziebeczki. Mówi się w legendzie, że jajka na Wielkanoc wzięły się z tego, iż Święta Maria Magdalena, idąc do grobu Chrystusa, spojrzeć jeszcze na ciało pańskie, po drodze nakupiła jajek dla apostołów, żeby ich później wyżywić. No a gdy zobaczyła, że grób pusty, że Chrystus zmartwychwstał, że taki cud się zdarzył, to jajka, jako świadkowie tego wydarzenia, aż tego wszystkiego poczerwieniały. Dlatego też my dzisiaj jajka kolorowe, przede wszystkim czerwone, wkładamy do święconego. Czerwień ma właśnie symbolizować tutaj krew Chrystusa. Wysłuchaj, Stwórco łaskawy, próśb naszych ze łzami sprawy w poście tym 40-dniowym. Ty przenikasz serc skrytości i znasz sił naszych słabości. Wracając do zbawienia, udziel łaskę odpuszczenia. Puk, puk i gospodarzu, czy możemy się stuknąć jajeczkiem? Tak i o! I ten zwycięski zabierał do koszyczka. Chłopcy tych jajek nazbierali dużo, mogli tak właśnie... No i w końcu się jeden wygrał, ale tylko jedno mu oddaję, a pełen koszyk jajek niosę do domu! Bożem zarobił, dziękuję gospodarzu, dziękuję. Była też taka zabawa, tak zwane kaczanie jajek. Tak. Czyli po dwóch prostych patyczkach można było je turlać po stole i ten, który oczywiście dalej spadł. Chodzim tutaj po dyngusie, opowiadam o Jezusie. Jezus wstał, z martwych wstał, dyngus dał i ja wstałem, dyngus dałem, a wy dziewuchy nie wydziwiajta, tylko nogi wystawiajta. Żeby nóżki dobrze chodziły, żeby dobrze nosiły, żeby zdrowe były. Dzień.